Cześć, witajcie. Dzisiaj przeanalizuję kampanię społeczną, tak przynajmniej tutaj twórcy strony internetowej HateStop opisują tę akcję z Jarosławem Kuźniarem. Zobaczmy, kto jest odpowiedzialny za realizację tej kampanii. Mamy tutaj Projekt Polska, ulica Andersa w Warszawie i mamy numery telefonów. Są to osoby, no oczywiście, mniej znane medialnie niż Jarosław Kuźniar. To jest taka uwaga ogólna. I przejdźmy teraz do samej kampanii. Ta kampania polegała na wyemitowaniu spotu reklamowego z dziennikarzem Jarosławem Kuźniarem. No i ten spot wyglądał mniej więcej w ten sposób, że mamy tutaj Jarosława Kuźniara i pierwszy tekst: jak widzę twój ryj, to się pięść zaciska. To już zapowiada mocny przekaz. No i jeżeli chodzi o światło, bo ten aspekt będzie tutaj ważny, właśnie przeanalizujmy sobie w ten sposób, w taki sposób formalny. Więc mamy tutaj modela, mamy tutaj popiersie, u góry mamy duże źródło światła, które jest dość miękkie. Widać tutaj po cieniu od kołnierzyka, że jest to dość miękkie światło i ono świeci z góry i takie jest to światło kluczowe, więc to jest najważniejsze źródło światła. Później mamy pewne wypełnienia, mamy softbox z prawej strony i ten blik tutaj, trzeba się przyjrzeć, ale jest po prawej stronie taki podłużny blik. Później jest coś jeszcze na wprost skierowane, jakiś nieduży softbox, ale on jest. On będzie świecił w tym kierunku. I jeszcze dodatkowo mamy, no najczęściej to się realizuje w takich sesjach tego typu a la beauty, coś takiego. I tutaj dodatkowo jeszcze ustawiamy blendę, która również będzie odbijała światło to pochodzące z tego górnego softboxa i będzie również dawało pewne wypełnienie od dołu, żeby nie powstawały żadne większe cienie. I ten blik jest tutaj minimalnie, ale jest jednak widoczny. Mamy tutaj kontrę, mamy tutaj bardziej punktowe źródło światła z prawej i z lewej strony. Z prawej strony troszeczkę mniejsze natężenie jest, ale pasuje takie oświetlenie. Po prostu tutaj podświetlenie uszu i policzka zwłaszcza, bo uszy to nie zależy nam, żeby uszy były raczej oświetlone. Czyli rozświetlenie właśnie lewej części twarzy i prawej części twarzy. Czyli poza właśnie tymi kontrami, które są z prawej i z lewej strony, ta jest mocniejsza, nieco mocniejsza. Poza tymi kontrami jest to takie światło, można powiedzieć, kobiece typu beauty właśnie. Równomierne, dość równomierne oświetlenie, chociaż jednak plastyka jest zachowana. Jeśli chodzi o kompozycję, no to mamy popiersie. No i jeszcze zapomniałem o jednym świetle, ponieważ zobaczcie, tutaj góra, no pomijając to, że tutaj YouTube troszeczkę przyciemnia, tutaj jest taki paseczek, to jednak to, co się dzieje za plecami, jest nieco jaśniejsze, więc tam z tyłu, można powiedzieć, narysuję to w ten sposób, jest tutaj lampa, która świeci i delikatnie nam rozświetla tło, delikatnie. I więc krawędzie są nieco ciemniejsze, a środek jest jaśniejszy. Więc tak wygląda oświetlenie, tak mi się wydaje przynajmniej. I jest to tutaj bardzo dobrze zrealizowane. Zwróćcie również uwagę na to, że tło jest szare i wszystkie kolory, które są prezentowane właśnie na szarym tle, będą bardzo dobrze widoczne, więc jakby, no wiadomo, neutralne, szare tło da ten dobry efekt, ponieważ za chwilę zobaczycie, będą tutaj kolorowe rzeczy się działy. To tyle, jeżeli chodzi o kompozycję i kadr. Przejdźmy teraz do analizy tej reklamy. Więc mamy tutaj podpisy z dość mocnymi hasłami. Pierwszy podpis to jest, tak jak widzicie tutaj, Eurocfel, prawda? Jest to cytat jakby, czyli hejt, czy ten podpis pod wpisem, czy komentarz pod wpisem. W każdym razie jest to skierowane właśnie do Jarosława Kuźniara, który jest tutaj głównym bohaterem. I no, w domniemaniu ta kampania ma właśnie przeciwdziałać, ma uczulić właśnie na tego typu wpisy, na hejt, czyli na, po angielsku hejt to jest nienawiść. I mamy tutaj podpis i mamy obrazek, który ma symbolizować jakby tę osobę,
która właśnie dokonuje pewnych czynności na Jarosławie Kuźniarze. I w tym wypadku będzie to wtykanie w usta właśnie flagi Unii Europejskiej. W ten sposób zbudowany jest cały spot. Mamy kolejne podpisy i kolejne symbole, czyli co ten hejter, co ta osoba, która chciałaby właśnie, no właśnie, co chciałaby zrobić temu dziennikarzowi, i mamy efekt jakby tego działania, czyli w domyśle za tym podpisem, za tą osobą kryje się pewne działanie. Domyślam się, że mamy współczuć tutaj temu dziennikarzowi, Jarosławowi Kuźniarowi. I idźmy dalej. Mamy szczekacz znad klawiatury, mamy tutaj zęby pokazane wampira, mamy kolejne tutaj wpisy i kolejne jakby tutaj symbole. To już jest bardzo mocne działanie, bo to symbolizuje wytatuowanie, czy wręcz nawet okaleczenie tego człowieka, naznaczenie go pewnym piętnem. Tutaj nawet krew spływa, ścieka, prawda? Więc jakby za każdym takim epitetem idzie jakieś działanie, plus dobra do tego gra aktorska Jarosława Kuźniara, pasująca właśnie do tego działania. Idźmy dalej. Tutaj mamy hasło takie bardziej z delikatnych. Następnie mamy kolejne tutaj Europejczyk, prawda? I później jest kolejne tutaj epitety. I dalej przechodzimy do tego epitetu, który najbardziej chyba tutaj mocno działa. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż ta scena końcowa jest również mocna, ale mamy tutaj prostytutkę, prawda? I wzbudzające, no nie litość, ale i nie współczucie, raczej obrzydzenie, wymalowane usta, prawda? No, ja oglądając to mam takie właśnie odczucia. Mamy resortowy prosiak i przechodzimy do kolejnych tutaj pewnych grup społecznych, które mogą być, czy są w ten sposób jakby hejtowane, czyli w ten negatywny sposób komentowane, czyli Jarosław Kuźniar wciela się w postać tych osób i reprezentuje właśnie, jest takim ambasadorem, przyjmuje to wszystko na siebie, wszystkie te pomyje, wszystkie te epitety, wszystko to w ostatecznej scenie, tak to mniej więcej wygląda. Dodatkowo jest jeszcze antypolski gnój i flaga Polska, ale mamy tutaj coś tutaj nie tak jest, bo ta flaga jest odwrócona, prawda? Mamy tutaj skumulowanie tych wszystkich epitetów i na koniec obrzucenie po prostu błotem tego dziennikarza. No i na samym końcu mamy podpis jeszcze: hejt w sieci to przemoc słowna i zostawia trwały ślad. Dość kontrowersyjne są to podpisy, ale nie będziemy się... kampania jest w ogóle kontrowersyjna, więc cóż tu mówić o napisie końcowym, chociaż jest to forma sugerowanej refleksji, która powinna towarzyszyć po obejrzeniu tego spotu. Na koniec mamy oczywiście tutaj stronę internetową hejtstop.pl. Właśnie ja jestem na tej stronie. No i hashtag ryj Kuźniara, czyli taki zapis, który pozwala na przykład na Twitterze czy na Facebooku, kiedy wpiszemy tam wyszukiwanie, piszemy w okno wyszukiwania, to znajdziemy wiele informacji dotyczących właśnie tego hasła, po prostu hashtagu. Czyli mamy tutaj ryj Kuźniara w pierwszej kolejności i w drugiej kolejności mamy podaną stronę internetową i oczywiście tutaj sponsorów. Przejdźmy teraz do analizy marketingowej, czyli do tego, jaki efekt był tej kampanii. Widać to wszystko w internecie, ponieważ na wielu etapach mamy możliwość sprawdzenia tego i po prostu, mówiąc krótko, zobaczenia, kto ile kliknął, gdzie polubił, czy znielubił i tak dalej. Przeanalizujmy sobie tę kampanię pod hashtagiem Kuźniara. To jest oficjalne wideo, czyli kiedy się tutaj kliknie na okienko YouTube'a, to przeniesiemy się właśnie na oficjalne wideo, które, tak jak widzicie, tutaj hejtstop jest tej akcji. Nie mamy tutaj zbyt dużo polubień, zaledwie 100. Mamy ponad 200 tysięcy wyświetleń tego filmu i no, sama ta liczba robi wrażenie. Natomiast musicie wiedzieć, że dla YouTubera 200 tysięcy to nie jest tak dużo, czyli dla osoby, które tworzy wideo na YouTubie i ma swoich subskrybentów, którzy oglądają go, to nie jest tak dużo, czyli w skali
internetu jest to bardzo przeciętny wynik, zważywszy na to, że youtuber siada, właśnie tak jak ja na przykład, siada i o czymś tam sobie mówi. Natomiast tutaj była to kampania, był budżet na to, była sesja zdjęciowa, z której powstał właśnie ten film, bo to jest film poklatkowy, to nie jest film taki, który jest powiedzmy w tempie 25 klatek na sekundę, ale są to zdjęcia robione i złożone z tego film. Ten film ma tutaj 39 sekund spotu. I to jest tylko zaledwie 200 tysięcy, czyli youtuber siada, mówi coś przez 10, 15 minut i ma 200 tysięcy bez żadnego tutaj, powiedzmy, żadnej akcji marketingowej, bez twarzy przede wszystkim, ponieważ Jarosław Kuźniar jest bardzo znaną twarzą, bądź co bądź. Także te relacje jakby nakładu pracy, finansów i uwzględniwszy to, jak medialną osobą jest właśnie Jarosław Kuźniar w stosunku do zwykłego youtubera, są to, można powiedzieć, bardzo niskie, wręcz śmieszne ilości wyświetleń tej strony, ale za chwilę zobaczycie jeszcze coś innego, wam pokażę. Natomiast przejdźmy teraz do polubień czy niepolubień. Mamy 555, to mi się podoba, a 3700, to mi się nie podoba, czyli zdecydowanie ci, którzy tutaj weszli na tę stronę, no to i odtworzyli to, czy z YouTube'a po prostu przeszli, czy w jakiś sposób trafili tutaj i mogli kliknąć tak lub nie, no to większość jednak opowiedziała się na nie. I to jest jakby w zasadzie jeden z jedynych takich wskaźników, które możemy ocenić kampanii. Przejdźmy teraz do Facebooka. Gdy wpiszesz tutaj w wyszukiwaniu właśnie taki hashtag Ryj Kuźniara, no to znajdziesz właśnie tutaj te wpisy, te newsy i zwróć uwagę na ilość polubień, ilość komentarzy i ilość udostępnień oraz ilość wyświetleń tego filmu, ponieważ każda, na przykład tutaj TVN24, każda redakcja robi swój wpis i no, mamy takie różne tutaj zakresy, siłę działania, zasięg właśnie tego postu na Facebooku. Przejdźmy tutaj do pierwszego postu, który ma wyświetlenia. To jest właśnie ten, gazeta.pl, i zwróćcie uwagę, 436 tysięcy wyświetleń, 2,8 tysiąca udostępnień, ale no nigdzie tutaj nie ma tej akcji Stop Hate, znaczy nie ma tej akcji, ona jest gdzieś w tle, oczywiście każda redakcja raczej tu podaje, co to była za akcja, no to są jakby podstawy, natomiast w tym miejscu nie ma nic o Stop Hate, dlatego to, co się działo na YouTubie i to, co się działo na stronie stophate.pl, jest czymś zupełnie innym niż to, co się dzieje tutaj na Facebooku, ponieważ ten film był podawany z rąk do rąk, było naprawdę bardzo dużo tutaj wyświetleń. To jest 436 tysięcy tego dokładnie umieszczonego filmu i jest to film umieszczony na Facebooku, nie na YouTubie, także tamten film z tym nie ma nic wspólnego. I idźmy dalej, to są kolejne jakby newsy na ten temat. Mamy kolejne tutaj przekazanie tego albo umieszczenie tego filmu, bo ten film mógł być umieszczony przez różne osoby i należałoby sumować liczbę właśnie tych wyświetleń. Tu mamy kolejny 198 tysięcy plus tam 360, czyli powiedzmy to jest 200 tysięcy tam plus 350, no to mamy 550 tysięcy mniej więcej wyświetleń w stosunku do 200 tysięcy wyświetleń na YouTubie, także zdecydowanie więcej, a te filmy są tutaj umieszczane ponownie i no po prostu internauci czy redakcje kopiują, chcą, żeby to były ich jakby post, nie przekazują tych postów, raczej publikują swoje, no i umieszczają tam film. Tutaj mamy 84 tysiące, to jest też kolejny wpis. Idźmy dalej, mamy tutaj Onet, kolejne udostępnienia, kolejne polubienia, po prostu wiadomości są podawane z ręki do ręki. Przejdźmy może jeszcze do jakiegoś tutaj umieszczenia filmu. Tu jest to samo, mamy 436 tysięcy,
przepraszam, źle tam zliczyłem, tam podałem 350 tysięcy zamiast 430, no więc jakby tutaj jeszcze ta liczba rośnie do około 600 tysięcy. Należało było wszystko to policzyć, przeliczyć i to jest dość żmudna praca. Tak więc po prostu największy oddźwięk był właśnie na Facebooku i był niestety poza stroną stophate.pl, chociaż no, w każdej czołówce jest to logo, na końcu również jest wszędzie gdzieś ta marka się odbywa, ale jednak ten główny nurt ominął stronę właśnie stophate.pl. Podsumowanie. Jakie plusy, jakie minusy są tej kampanii? Bardzo dobra kreacja, bardzo dobre wykonanie, bardzo znana osoba i to jest właśnie przepis na sukces. Tym sukcesem okazała się wielka ilość odtworzeń tego filmu, przekazywanie właśnie z rąk do rąk w bardzo krótkim czasie i o to właśnie chodzi. Jest to kampania bardzo kontrowersyjna, wzburzyło to po prostu internetem i o to właśnie w takich akcjach chodzi, żeby po prostu pobudzić do rozmowy, do myślenia, do komentowania, do przekazywania tych idei dalej. Jeśli chodzi o minusy, no to takim pierwszym minusem widocznym na stronie hejsto.pl, na YouTubie w zasadzie, jest zdecydowana negatywna ocena tego filmu. Po prostu większość kliknęło rękę w ten sposób niż w ten sposób. Czyli jednak patrząc tylko na to, internauci bardzo źle ocenili tę kampanię. Niektórzy internauci nawet cytowali: akcja Ryj Kuźniara został twarzą akcji Stop Nienawiści, to tak jakby Kwaśniewski został twarzą akcji Stop Nietrzeźwości i cytują tutaj, wklejają właśnie mało wyrafinowane wpisy na Twitterze Jarosława Kuźniara, czyli jest tutaj dowód na hipokryzję Jarosława Kuźniara. Oczywiście Twitter i Facebook są takimi mediami, gdzie piszemy po prostu, no jest to jednak profil społecznościowy, więc jakby są to prywatne wpisy, czyli trzeba zalogować się tam, trzeba polubić ten profil, żeby przeczytać ten wpis, czyli nie jest to taki, można powiedzieć, wpis na forum, czy gdzieś w jakiejś sferze publicznej, że każdy tam ma dostęp, tylko jeżeli się tam zalogujesz i klikniesz lubię to, to otrzymasz właśnie taką informację. No niemniej jakby osoba, która jest wybierana na kampanię społeczną, no musi mieć nieskazitelną tutaj reputację. No i internet bardzo łatwo wychwytuje wszelkiego rodzaju hipokryzję i wszelkie inne ciemne chwyty. Kolejnym takim minusem jest to, że ta kampania nie obejmowała, nie mówię o wszystkich hejtach, wszystkich jakby grupach, które są hejtowane, które są prześladowane, tylko o wybranych. Nie była to kampania uniwersalna, tylko właśnie skierowana do osób, które w zasadzie dokładnie krytykują Jarosława Kuźniara. Oczywiście on się utożsamiał z tymi ludźmi, wcielał się w tę rolę, przyjmował na siebie właśnie ten hejt i te wszystkie atrybuty związane z tym hejtem, te wszystkie znamiona, to błoto i wszelkie inne symbole, które zostały tutaj użyte. Niemniej ta kampania czuje, że jest takim kijem w mrowisko i że nie spowoduje, że tego hejtu będzie mniej, a wręcz odwrotnie. Osoby, które się nie utożsamiają z poglądami politycznymi, w ogóle światopoglądem Jarosława Kuźniara, tym bardziej będą nastawieni do niego negatywnie, ponieważ on również używa tego typu języka. Natomiast gdyby twarzą kampanii była zupełnie jakaś osoba wyrwana ze świata polityki, zupełnie jakaś neutralna i jakby reprezentowałaby, no wszystkich się nie da, ale w większości grup społecznych, a nie tylko części, no to wtedy byłoby to bardziej uniwersalne i odniosłoby chyba, tak mi się wydaje, pozytywny efekt, bo wszyscy by się utożsamiali i wszyscy by żałowali tej osoby, współczuliby tej osobie, a tak dla niektórych to po prostu była woda na młyn. Ostatnia taka uwaga, w zasadzie podsumowująca to wszystko, co powiedziałem, że ta kampania raczej nie spowodowała zmniejszenie hejtu, tylko wręcz odwrotnie. Czyli oglądając to, ja przynajmniej oglądając ten spot, nie
współczułem głównemu bohaterowi, tylko czułem raczej obrzydzenie. I to jest jakby bardziej tutaj do realizatorów, no, zostały tam użyte określone środki wyrazu i określone symbole, określone skojarzenia, które ja odebrałem właśnie w ten sposób. Tak więc chyba nie o to chodziło, żeby wzbudzić obrzydzenie, tylko raczej współczucie tej osoby, która jest naznaczona tymi wszystkimi hejtami, tą przyjęła na siebie całą nienawiść właśnie pochodzącą z internetu. Chcielibyśmy tej osobie współczuć, a tutaj tak nie jest. Czujemy pewną dozę obrzydzenia jednak. Nie w stosunku do tej osoby, w stosunku do Jarosława Kuźniara, tylko po prostu do postaci, w których się on tutaj wciela. I w mojej ocenie zyskał na tym główny bohater, Jarosław Kuźniar, ponieważ on był przez ten ostatni czas na językach internautów, był w centrum uwagi, jego pozycja, no, był na świeczniku, nie wiem, czy jego pozycja wzrosła, niemniej po prostu zwrócił na siebie uwagę, a liczby pokazują na to, że gdzieś tam na boku została ta sama kampania, sama idea, ta akcja Hate Stop. Ta strona nie była aż tak bardzo odwiedzana, czyli cały ruch poszedł w internet, w Facebooka, w Jarosława Kuźniara, prawda? Natomiast ta akcja gdzieś była na uboczu. Także oprócz tego, że kampania nie reprezentowała większości osób, które są prześladowane, nazwijmy to, hejtowane w internecie, więc te dwa czynniki spowodowały, że ja odebrałem to nie jako kampania społeczna, która chce jakby przeciwdziałać pewnym zachowaniom społeczeństwa, tylko po prostu na akcja medialna, na prowokację, na akcję, która powoduje, że no, ten hejt jest wzmacniany, no i że po prostu uwaga jest skierowana właśnie na Jarosława Kuźniara. Takie są moje tutaj odczucia. Jeżeli uważasz, że jest inaczej, że inaczej to odebrałeś, to napisz w komentarzu, jak ty widzisz całą tę akcję. No i jeżeli chcesz otrzymać kolejne materiały wideo, kolejne newsy właśnie ze strony Red Focus, to zapraszam ciebie, tutaj u góry jest formularz, zapisz się i co tydzień otrzymasz nowości z tej strony. U mnie panuje zakaz nie tylko hejtu, chociaż ja nie cenzuruję tutaj forum, ale przede wszystkim jest tutaj zakaz spamowania i również, jak widzisz, nie ma tutaj żadnych reklam, więc udostępnij proszę ciebie ten materiał lub całą stronę. W ten sposób, jakby można powiedzieć w cudzysłowie, zapłacisz mi za ten komentarz, za ten materiał.